Dziękuję, Karolina, możesz usiąść. Dobro powraca. Żeby napisać dobrą rozprawkę, musicie zawsze zacząć od tezy. Nasza teza na dzisiaj to dobro powraca. Czy zgadzacie się z tą tezą i czy możecie użyć jakichś argumentów albo przykładów, żeby ją potwierdzić? Słucham. Proszę. Jeżeli jesteśmy dla kogoś dobrzy, to dobro zawsze do nas powróci. Dokładnie. Czy ktoś ma jeszcze jakieś przykłady? Czasami to dobro powraca, ale człowiek może czekać aż 10 lat. Mhm. Słucham. Ale moja ciocia jest dla wszystkich bardzo dobra, a jakoś nic dobrego jej nie spotyka. No właśnie. Czyli jednak nie wszyscy zgadzacie się z tą tezą. Chciałabym, żebyście się zastanowili i znaleźli 3 argumenty za i 3 argumenty przeciw. To będzie wasza praca domowa, dobrze? Zapiszcie sobie. I to by było tyle na dzisiaj. Dziękuję. Mamo, A czy mogę zrobić coś dla ciebie dobrego? Coś dobrego? Dla mnie? Tak, możesz iść spać. I to najlepiej teraz, szybko. A tutaj masz 5 zł. Jutro kup sobie wodę. Dla ciebie i dla Tosi. W tym roku zbieramy pieniądze na dzieci, które są ofiarami wojen na Bliskim Wschodzie. Jeśli ich los nie jest Ci obojętny, prosimy o wsparcie naszej fundacji Promyk. Liczy się każda złotówka. Podaruj innym Promyk nadziei. Miałaś mi kupić wodę. Nie martw, napijesz się z kranu. Jak była wojna, to ludzie pili roztopiony śnieg i nic im nie było. Poczekaj tu chwilę. Dzień dobry. Ja chciałabym wpłacić pieniążki na Fundację Promyk. Dziękuję, do widzenia. Dzień dobry, będzie wpłata. Dziękuję. Masz tutaj drobne, kup sobie coś słodkiego. Ja już muszę lecieć, bo się spóźnię na spotkanie. Dobra, pa. Dziewczyny, poczekajcie! A może kupimy sobie coś słodkiego? Nie mamy czasu. Ja zawsze mam czas na słodycze. No dobra!
3 złote 10 groszy. Zgubiłam 5 złotych. Nie, nie mam ich. Wie pan co, to my może dziękujemy. Przyjdziemy później. Fair. Przecież widziałaś, że tej dziewczynce upada te 5 zł. Czemu nic nie powiedziałaś? Trudno, ma pecha. No tak, ale nie miałaby pecha, gdyby się jej oddała. Daj spokój, to tylko 5 zł. 5 czy 50 nie ma różnicy. Kradzież to kradzież. Myślałam, że się ucieszysz, że sobie coś kupimy. Ale odłożę te pieniądze, bo zaraz zadzwonisz na policję. Chodź, idziemy. Po co ty w ogóle wzięłaś tego kota? Nawet nie mamy dla niego nic do jedzenia. Miałam go zostawić w tych krzakach? On tam zamarzał. Damy mu kanapkę. Takie małe koty nie jedzą kanapek. Musimy kupić kocią karmę. Ja nie mam pieniędzy. Żebyś miał chociaż te 5 złotych. Co? Chodź. Co? Jak? Nie wiem, chodźmy.